Tu znowu właściciele zadbali o to, żeby wygospodarować chociaż niewielką część na intymne spotkanie samemu ze sobą i z książką na przykład. I zobaczcie, ile mamy takich miejsc w domu, gdzie nie wiadomo, co zrobić i wystarczy położyć wygodny fotel albo taką pufę, kiedy nie ma miejsca, postawić lampkę i to od razu inaczej wygląda. Z tej strony sypialnia numer jeden. Bardzo dużo drewna, zarówno ściany, no mamy skosy i pełną wysokość dachu, jak i podłoga jest w kolorze naturalnej sosny, ale to drewno tutaj jakoś nie przytłacza. Kojarzycie, czasami się do takich góralskich wnętrz wchodzi, to drewno jest absolutnie wszędzie i człowiek aż by się kulił. Natomiast dzięki temu, że ściana ta oraz ściana szczytowa są w kolorze pięknej szarości, delikatnie wpadającej w zieleń, Boże, jak ja lubię to przełamywanie kolorów, to tutaj jest po prostu przytulnie i pastelowo i czuć przestrzeń. Genialna rzecz, proszę bardzo. Nie ma klasycznych stolików. Stoliki nocne zostały powieszone na takim oto haczyczku. To są po prostu plastry drewna. To można zrobić samemu, można sobie zrobić taki kwietnik na przykład, albo właśnie stolik nocny. Druga sypialnia jest bardzo podobna, ale mamy tutaj komodę oraz szafę pod postacią takiej oto drabinki. I to jest też fajne. Bardzo często w sypialni mamy jakiś taki mebel, który nam służy za odwieszacz. U mnie to jest orbitrek. Niestety nie ćwiczę, ale za to świetnie na tym wyglądają ubrania. A taka zwykła drabinka, która praktycznie nie zajmuje miejsca, to jest doskonała rzecz do tego, żeby sobie na przykład odwiesić, nie wiem, szlafrok albo bluzę i spokojnie pójść spać, nie czyniąc potwornego bałaganu. Bardzo dużo inspiracji jest w tych wnętrzach i to inspiracji niskobudżetowych, czyli wiem, że takich, które lubicie najbardziej.